project History Through the Eyes is a project funded by European Commission, the Europe for Citizens program, and it's the combination of five countries involved in this project, from the Netherlands, Belgium, Germany, Poland and Czech Republic. We have two pillars for this project: a traveling exhibition with stories of people who fought during the war, were civilians, were soldiers, and youth events. And each country will organize an event and will present this exhibition to youngsters that need to reflect and think about the lessons of the past and what it means for today, especially in this multi-perspective view that we have within the European Union. Udział w projekcie dla Muzeum Armii Krajowej jest to na pewno niebywała okazja i możliwość do prezentacji perspektywy historycznej naszej polskiej w Europie Zachodniej. Jest to pewna forma dialogu z Europejczykami na temat II wojny światowej, historii naszego kontynentu. Jesteśmy dumni, mogąc uczestniczyć w tym projekcie międzynarodowym. Na dzisiaj przygotowaliśmy warsztaty, zwiedzanie części ekspozycji muzeum, a także debatę, podczas której uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi perspektywami postrzegania wydarzeń II wojny światowej. Nigdy nie miałam styczności z osobami innej narodowości, które opowiadały mi o swoich doświadczeniach, swoich przemyśleniach na tematy wojenne, także uważam to za bardzo interesujące doświadczenie. Zaskoczyło mnie to, jak zwyczajna różnica geograficzna i społeczna może wpływać na odbiór takich ważnych wydarzeń historycznych. Dyskusje, które prowadziliśmy, może nie bardzo rozwinięte, aczkolwiek były bardzo znaczące dla mnie. Bardzo mi się podobało. Poznawaliśmy swoje perspektywy, czyli to, czego w szkołach nie do końca możemy zawsze doświadczyć na lekcjach historii. Uczymy się wydarzeń, ale nie zawsze poznajemy perspektywy też innych krajów. I to, że my możemy wymieniać te opinie, konfrontować się, poznawać swoje motywy, dlaczego coś zostało zrobione tak, jak zostało zrobione, uważam, że jest to bardzo ciekawe i jest to bardzo dobre, że mamy taką możliwość, żeby porozmawiać tak międzynarodowo. Możliwość porozmawiania z ludźmi, dla których to jest taka podstawowa wiedza historyczna i którzy mają na ten temat zupełnie inne poglądy i dużo większą wiedzę niż my, była bardzo ciekawym doświadczeniem.